Pododdziały Baczność, Pododdziały Sporci. Szanowni Państwo, w dniu jutrzejszym obchodzić będziemy 105. rocznicę Narodowego Święta Niepodległości. Upamiętnia ono odzyskanie przez nas kraju niepodległości po 123 latach niewoli, gdy Polska zniknęła z mapy Europy, znajdując się pod zaborami. Dzień 11 listopada, który stał się świętem niepodległości, jest datą symboliczną. Odnosi się do terminu zakończenia I wojny światowej poprzez zawarcie układu rozejmowego wspomnień między Antaną i Cesarstwem Niemieckim. Święto związane jest również z powrotem do Warszawy marszałka Józefa Piłsudskiego, który wcześniej przebywał w niewoli w twierdzy w Magdeburgu, a po powrocie z stolicy objął funkcję naczelnika państwa. Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą z 1937 roku. Nieodzownie związane ze świętowaniem odzyskania niepodległości przez Polskę są nasze symbole narodowe. Należą do nich barwy narodowe, flaga, godło państwowe oraz hymn. Dlatego 11 listopada wszędzie powiewać będą biało-czerwone flagi, a w wielu instytucjach i domach słychać będzie mazurka dąbrowskiego. Aby uczcić Narodowe Święto Niepodległości, wspólnie odśpiewamy tę najważniejszą dla wszystkich Polaków pieśń. Panie komendancie, dowódca uroczystości nadkomisarz Milde melduje gotowość kadry i słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku do uroczystej zbiórki z okazji obchodów Święta Niepodległości. Pododdziały Baczność, Pododdziały Sporci, Pododdziały Baczność, na prawo patrz, poczet flagowy Baczność, do podniesienia flagi państwowej marsz. Flagę państwową podnieść. Thank you.
pododdziały Baczność, pododdziały Spocznij, pododdziały Baczność, na prawo patrz. Panie komendancie, dowódca uroczystości melduje zakończenie uroczystej zbiórki. Pododdziały Baczność, dowódcy plutonu, plutony odprowadź, pododdziały Spocznij.